A w dzisiejszym filmie czarna muślinowa sukienka na co dzień, propozycja koktajlowa w kwiatki. Mamy też trzy propozycje sukienek na wesele, taką w butelkowej zieleni, coś dla fanek jaśniejszych kolorów i trzecią propozycję również zieloną. Mamy też takie spodnie pasujące idealnie do mojej koszuli teraz, klasyczną białą koszulę właśnie. Mamy też jasne shorty i bawełnianą hiszpankę w przystępnej cenie. Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś zapraszam na wyprzedażowe mierzymy z HM-u. Jak możecie zauważyć, przeważa tutaj kolor zielony. Mamy sukienki, są długie spodnie, koszule. Wszystko to jest teraz w naprawdę bardzo fajnych cenach. Także jeśli jesteście ciekawi, co zamówiłam, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. Pierwsza sukienka to taka czarna sukienka muślinowa, chociaż powiem Wam, że na pierwszy rzut nie prezentuje się ona jakoś wybitnie, no ale jak już przyszła, to mierzymy i zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądać na sylwetce. Sukienka jest w rozmiarze M i zdecydowanie lepiej wygląda na sylwetce niż na wieszaku, tak mi się przynajmniej wydaje, jeśli tak jest, to możecie mi napisać. Ogólnie krój jest całkiem ok, ta M-ka wypada naprawdę na sporą, bo zobaczcie, ile ja tu mam jeszcze miejsca, więc spokojnie możecie brać rozmiar mniejszą minimum. Jeśli chodzi o długość, też jest w porządku. Ten kolor czarny jest taki, wygląda jakby był już sprany, także to nie jest taka krucza czerń, tylko to jest raczej taka czerń grafitowa. Ogólnie jest to taka poprawna sukienka na co dzień. Ten materiał jest taki dość cienki, także no jest ok, szał nie ma. Tak bym to określiła w skrócie. Kolejna sukienka to już taka propozycja trochę bardziej wyjściowa. Ona jest z takiego prążkowanego materiału. Tutaj w okolicach biustu ma podszewkę. Wskakuję w nią i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Sukienka jest w rozmiarze L, ma bardzo fajny krój, tutaj w biuście jest trochę bardziej dopasowana, pod biustem jest odcięta, przez co też jak chcemy coś przykryć, czy na przykład ciążowe brzuszki też bez problemu się tutaj zmieszczą. Ma bardzo duży dekolt, jak dla mnie troszkę za duży, no i oczywiście minus za to, że jest to sztuczny materiał i to faktycznie czuć, że ten materiał jest sztuczny, więc przy takiej pogodzie, jak mamy teraz za oknem, no zdecydowanie nie, ale myślę, że na chłodniejsze dni byłoby to do zaakceptowania. No i ten print też mi tak trochę niekoniecznie leży. Ta sukienka jest jeszcze na pewno w takiej wersji miętowej, ale niestety była wyprzedana i jeszcze w jakimś jednym kolorze. Także ogólnie myślę, że na jakieś takie chłodniejsze dni, na jakąś taką bardziej elegancką okazję, całkiem ok. Kolejna sukienka również jest z tego samego prążkowanego materiału, jednak tutaj już mamy jednolity kolor, mamy też cienkie ramionczka, także wskakuję w nią i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ta sukienka jest w rozmiarze L i to jest dokładnie ten sam materiał, który był przy tej poprzedniej sukience. No i tutaj wiadomo, jakaś bardotka bez ramionczek albo całkowicie bez stanika. Ja go celowo nie ściągnęłam, bo zobaczcie, jak tutaj jest dużo miejsca. No to jest tak ogromne, że o, proszę bardzo, mogłabym sobie tu jeszcze naprawdę dużo wsadzić, także nie wiem, o co chodzi. Ogólnie cała ta sukienka jest, zobaczcie. Także myślę, że tutaj bez problemu powinnam wziąć M-kę,
A może nawet eskę i też wtedy chyba wyglądałoby to dopiero tak, jak powinno to wyglądać. Więc miejcie to na uwadze, że w przypadku tej sukienki rozmiar, dwa rozmiary mniejsza to tak minimum. Ogólnie sukienka jest naprawdę ok, ma fajną długość i myślę, że na jakieś wesele też się jak najbardziej sprawdzi. No, ale też może nie przy takich jakichś super upałach, bo no, jest to sztuczny materiał. Kolejna sukienka to również taka propozycja bardziej weselna, koktajlowa. Tutaj też mamy sukienkę na ramionczkach z plisowanym dołem. Jednak tutaj ten materiał jest już zdecydowanie inny, także wskakuję i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I ta sukienka również jest w rozmiarze L. No jak widzicie, to jest właśnie HM. Rozmiar rozmiarowi jest na maksa nierówny. Ta sukienka jest dużo mniejsza od tej poprzedniej. Bardzo fajnie wygląda i powiem Wam, że z tych wszystkich, które przymierzyłam do tej pory, podoba mi się chyba najbardziej. Jakbym miała jakieś wesele, to zastanowiłabym się, czy by sobie jej nie zostawić. Niestety nie mam, ale ogólnie wygląda bardzo fajnie. Jest to kolor taki zielono-szary, rozbielony trochę. Ogólnie naprawdę bardzo ładny. Myślę, że do opalonej skóry będzie wyglądał naprawdę super. Ona tutaj z boku ma zameczek, z tyłu też wygląda naprawdę bardzo ładnie. Myślę, że bardzo fajna sukienka. Że dzisiaj wszystko mamy w odcieniach zielonego i wszystko mamy w plisach, także no tak jakoś wyszło. I tutaj mamy też taką sukienkę bardziej wyjściową, jednak ta już jest cała taka puszczona, więc no zobaczymy. Przymierzam i zaraz do Was wracam. Ta sukienka również jest w rozmiarze L. No i to jest taka sukienka, która jednak trochę tej objętości nam dodaje, więc zdecydowanie chyba dla szczuplejszych osób, ja jakoś nie czuję się najlepiej, chociaż ma to też swoje plusy, bo praktycznie wszystko nam zamaskuje. No i ten typ sukienek też wyszczupla nam nogi, no bo przez to, że tutaj nas powiększa, no to te nogi też optycznie wydają mi się szczuplejsze. Chyba żeby sobie tutaj założyć jakiś paseczek, zrobić sobie talię i no wtedy też już to by wyglądało trochę inaczej. Ma bardzo fajny kolor takiej zgaszonej mięty. Ogólnie nie jest to raczej typ sukienek, który ja noszę i który lubię, no ale myślę, że dałoby się ją jakoś tutaj wybronić. Dalej mam takie spodnio-leginsy, jak widzicie takie różowo-białe, więc trochę odjechane. I do tego mam taką klasyczną białą koszulę, ale też widzę, że wydaje się być ogromna, także zobaczymy. Jeśli chodzi o te spodnie, są w rozmiarze 44 i powiem Wam, że są dość mocno opięte, więc no tutaj jeśli chodzi o te rozmiarówki HM-u, to naprawdę nigdy nie wiadomo, na co się trafi. No i trzeba czytać opinie pod produktami. One są na gumce, ale oprócz tego są jeszcze zapinane z przodu na guzik i na zamek. Jeśli chodzi o tą koszulę, jest to rozmiar L i koszula wypada naprawdę na... Sorry. Naprawdę na sporą, bo zobaczcie, ile tutaj jest miejsca. I nawet jak na oversize, no to ta koszula jest no naprawdę duża. I tutaj śmiało mogłabym wziąć M-kę i myślę, że mimo wszystko byłaby w oversize. Nawet jak sobie ją zwiążę, tak jak było tutaj na początku, to ona jest dość spora w ramionach. Jest to taki typowy krój koszuli męskiej. Także no tutaj też bym proponowała wziąć jednak rozmiar mniejszy. I na koniec już mam taką bawełnianą hiszpankę. Ona była w jakiejś naprawdę niskiej cenie, coś koło 20 zł, także wzięłam ją tak z ciekawości. No i też już pierwsze pary shortów są właśnie poprzeceniane w HM-ie, więc tym razem wzięłam takie jasne, tutaj ucięte, bez żadnego obszycia, więc przymierzę sobie to razem i zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądać.
Jeśli chodzi o spodenki, są w rozmiarze 44 i są takie mocno dopasowane, czego ja przy shortach osobiście nie lubię. Ogólnie jakoś nie wiem, coś ostatnio ta rozmiarówka w HM-ie jakaś taka dziwna. Te spodnie też są, no one są niby ok, ale ja bym osobiście wolała, żeby były rozmiar większe i żeby były takie luźniejsze, bo one tutaj dość mocno opinają. Jeśli chodzi o bluzeczkę, to jest rozmiar L i ta bluzeczka jest naprawdę bardzo przyjemna, bardzo fajnie wygląda. Tutaj oczywiście możemy sobie to nosić na dwa sposoby, czy do shortów, czy do długich spodni. Myślę, że za taką cenę jest naprawdę bardzo w porządku. Dobrze, moi drodzy, to już by było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Koniecznie dajcie znać, czy coś wpadło Wam w oko. Jak zawsze zapraszam jeszcze do zasubskrybowania kanału, do zostawienia łapki w górę, no i do odwiedzenia mojego Instagramu, który też Wam na dole zawsze linkuję. A tymczasem dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, pa!